Patriotyzmu uczymy się przez całe życie, jednak najważniejsze dla kształtowania tej postawy jest okres wczesnej młodości. W dzieciństwie posiadamy niezwykle nienasyconą ciekawość świata i z łatwością przyswajamy wartości przekazywane nam przez rodziców i wychowawców. To oni są dla nas przewodnikami pokrętnych ścieżek życia, a równocześnie wzorami godnymi naśladowania, pierwszymi nauczycielami patriotyzmu. To oni mają obowiązek rozbudzać w nas głęboką miłość do ojczyzny, szacunek do jej przeszłości i odpowiedzialność za jej przyszłe losy. Współczesny patriotyzm musi wzrastać na fundamencie ponadczasowych wartości. Przed innymi narodami, które chcą ją zniszczyć. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść. Dreszcze na patriota to ktoś, kto chodzi na wybory. Patriota to ktoś, kto zna historię swego kraju. Może wiesz, w którym roku był chrzest Polski? W 966 roku. Bądźmy my Polacy wsparciem dla siebie. Pomagajmy sobie w potrzebie. Szanujmy się nawzajem. Jesteśmy złączeni z tym krajem, którego bronić będziemy, jeśli się tylko dowiemy, że ktoś ma plany okrutne, by Polskę ogarnęły losy.